O, albo wleje. Cześć, siemaneczko, z tej strony Prezydent Team i witam o to na następnym odcinku z FS19 na serii od zera do miliardera i oczywiście jest z nami Kaper, który chce AdBlue wlać. Tak, jestem, ale nie mogę AdBlue chwycić. Ja nie mam go w łapach? Dobrze, jedź Fenty na ten, oczywiście... A mam AdBlue w łapach? Nie, nie masz. Który sobie Dobra, pojedzie spróbuj. małym Fendem z przyczepą naładowaną już na tartak, zawieść. Wiesz gdzie jest, nie? Tutaj tą drogą pojedziesz No. tam na całkiem na dół. Dobra. A jak widzicie, jest nowy nabytek, bo nie było dwóch ciągników, a są dwa. Jest 718 fendzik, którym będziemy sobie kosić najpierw. Później sobie podwozimy trochę trawę. Poza odcinkiem też już zwiozłem trawę z tamtej łąki, jak widzicie, bo niestety grałem i napełniałem tą przyczepę z drzewem i nie zauważyłem, że mam ustawione szybkie rośnięcie i zaczęła mi trawa rosnąć i tak już niezbyt to wyglądało. Jak była lekko rośnięta, jeszcze nie było zebrane. Więc to już zawiozłem na biegazownię i tam 3 albo 4 przyczepy są zawiezione. Bo tutaj też poprzeczniak, żeby dopełnić ostatnią przyczepę, wziąłem z tej części. Także... Także już tam są chyba 4 przyczepy, z tego co mi się zdaje, bo 3 pełne na pewno były. No. Jak widzicie, jeszcze mamy trochę kasy na koncie, to dlatego, że tam pod wiatą były bele. Bo na łatwym zacząłem save'a. Także były bele, ja sobie wywiozłem i tam dostałem trochę kasy. Mordo, co to było? Nic, pies był. A, okej. Ta skrzynia w tym ciągniku jest zajebista. Czemu? Tu więc tak, zaczynamy od pierwszego biegu. Idziemy na bieg drugi. Z drugiego biegu schodzimy na bieg trzeci, potem 25 bieg, nie wiem skąd. Potem bieg 30 i bieg 40. Nie wiem, kurwa, skąd. To na to nie patrzyłem. Ja teraz tak patrzę. Bolid. To jest ten ciągnik, którego ja chcę. Ma 40 biegów. Nie wiem jak, ale ma. Ok. No to rekord nowy. 44 za przyczepę. Nigdy tyle nie dostałem. A myślałem, że 40 biegów. Nie. A nie, 43. Co? 43 biegi. Ty już wracasz tak, bo sprzedałeś. Ja akurat podczepiam dużego fenda pod samozbierającą. Trzeba ją ustawić, bo przy małym fendzie trzeba podnieść zaczep całkiem do góry, żeby jak najwyżej stało, a tu nie. Tu trzeba tak dosięga do podłoża, dosięga. Już ci kawałek zbiorę, zanim ten. Mogę poprzeczniak ten po ukosie sobie zbiorę, żeby mi lepiej zgrabiać. Ty dojedziesz, to się zmienimy. Muszę stankować odbór. Nie musisz, ale tam w tamtym fędzie jeszcze nie muszę ma. Muszę szpilki dokręcić. Nie potrzeba, już dokręcałeś przed odcinkiem. Sama to tak. Słyszę, jak ciężniki się obijają. No. Słyszysz? Tyś, rzeź? Tyś, o, znowu. No. Gdzie no odstawić? Tam, gdzie stałeś fendem, to tam odstaw przyczepę. A, koło spaluny.
Tam zawsze stawiam. A, będziemy o powietrze pompa. Będziemy dokręcać szpilki. Tu w tym drugim fendzie nie masz biegów, także... Kurde. Dobra, ja sobie pozgrabiam. Żeby pozgrabiać teren odcinku, masz tak dużego. Tu już... dojadę do końca i no... Znaczy w ogóle, poczekaj. Ja dojadę do ciebie. Nie będzie... Nie będziemy tak daleko przechodzić. O, alarm się włączył. Jaki alarm? Działałem. A taki alarm. Tak. To ja przed chwilą już akurat spałem. W jakim sensie? No bo... tata przyszedł mi do pokoju. I ja siedziałem i oglądałem filmik na YouTubie, nie? A tak. Takie, że czy muszę to oglądać? Ja mówię, że nie i wyłączyłem to, poszłem sobie na Elixa oglądać samochody, nie? Mhm. Za chwilę przestałem, on nadal na mnie patrzy i takie mówię, co chcesz, nie? On się nie odzywa. Ja później mówię do niego, czy ci przeszkadzam? On się nie odzywał. Ja puszczam ten klawiaturę i myszkę i on zaczyna grzebać w komputerze, ja przy nim siedzę. Pogrzebał z pół godziny, mi się przysnęło, nagle jak walnęłem w parapet głową, to się ocknęłem. I takie zauważyłem, że pół godziny minęło, to takie mówię... Mógłbyś chociaż dzisiaj wyjść z tego pokoju i nie używać komputera, bo... Mi ostatnie mi czasy nie ma w ogóle w domu i cały czas siedzisz przy komputerze, a ja nie miałem kiedy siedzieć. Powiem, jest kurwa nałogowcem, powiedziesz nałogowcem i wyniesiesz komputer na strych i się skończy. Ciebie to na biogazownię, nie? Tak, na biogazownię, tam koło tartaku. O ile powinieneś widzieć. Tam ja. Tam w pierwszym silosie od tej od strony gospodarki naszej. Jest już zaczęte sypanie. O, hydrauliczne sprzęgło. Ci kurwa, cięgno. No, jak już kupowałem, to w full wersji. Ale żółte, chujowe kolor. Co? Chujowy kolor, bo żółte. Jak żółty? No żółty. Chodzi ci teraz o samozbierającą, czy co? Nie, hydrauliczny cięgno. Aha, no faktycznie. Ale dziwo, nie mogę zmienić tego koloru. Ale z przodu wciąż bieda. Co no niby też hydrauliczna, ale... Kurde, za daleko pojechałem. Kurcze pieczone. Jak za daleko? Gdzie ty się pojechał? Pod sklep, kurczę pieczony. Więc silosu mi brakuje, kurczę pieczony. Gdy za chwilę nie będzie co robić. W sumie... Teraz ty przyjedziesz i ja przejmę samozbierającą, nie? No. Bo już skończę zgrabianie. I teraz trawy nie ma do koszenia. Mogę jechać orać. No ale to tym małym. No i co? Mam zagonówkę. No i co? Sobie odoram środek.
No dobra, jak chcesz. Jak chcesz, to będziesz oro. W ogóle nie wiem, o której godzinie zaczynałem. Już wracasz? Ok. Akurat stałem zgrabiarkę pod ten, pod wiatę. Zapiąć ci puk, rozumiem. Tak. Okej. Find. Piątkę, zagonówkę. Pąk, orać ci łąkę? No, ja oram wszystkie łąki, które teraz... Teraz jest dopiero trzeci odcinek. W pierwszym to... Co ja robiłem? Drzewo wycinałem i... kładłem na przyczepę i wywiozłem. Drugi było sianie tutaj tej łąki, co tutaj jest przed chatą. Tutaj Mordo, chodź. Jak chcesz, to tutaj ten kawałek możesz orać. W tą stronę. Widzisz tu, gdzie jest trawa skoszona i jest lekko rośnięta, nie? No. No to ten kawałek tutaj, do tej drogi. Możesz orać. Ustaw se puk. Ustaw se puk. Zrobiony z blachy piątki, chuj. No, na sam początek trzeba było taki zrobić, nie? Anka jest. Co? Nie. Aha. Ok. Chyba nie to. Znaczy, to tak się rozkłada, myślę. Wszystkie te łąki będą zaorane i zasiane od nowa. Mam taki plan na tą serię. Najpierw będą łąki zbierane ciągle. Jak się trochę rozwiniem i dokupim landów, w ogóle miałem pomysł teraz chwilę przez głowę, że jak nie miałeś co robić, że jak nie wiedziałem co będziesz robił, to chciałem już kupować następny land i żebyś kosiarkę chociaż na tył zapiął do tego małego fenda i obkaszał już tam trawę. Nie, orał. Spać mi się chce. Ty! Za 2 godzinki pójdziesz spać. 3. Czemu 3? Bo będziemy miał ich co. Jak chcesz. Aż tak długo? No. No GTA w końcu. 3 turnieje? No GTA w końcu, nie? Znowu. A ok. Jak chcesz. Mnie rozwala to, że włącz fent ciągle utrzymuje 2000 obrotów. Kuźwa, jakie spalanie by było. Ten też. To ten też? Ten to też. Nie zauważyłem. Lubisz case'y? Zależy. Później po odcinku ci pokażę, jakiego case'a tu chciałbym później mieć. Nie mógłby być to case, który, bo ty jak kupywaliśmy jakieś ciągniki, to case lubiałeś to. Aha, pełną przyczepę mam. Okej, fine. O, chyba pod górkę ktoś na mnie daje radę. On jedzie w ogóle? Nie jedzie. O, tutaj. O,
tej wiatce mówiłem, że wyczyściłem ją. Było tam kilka bel kiszonki, kilka bel siana, kilka bel trawy i słomy. Na razie mi to jest niepotrzebne, bo żadnych hodowli krów ani niczego nie mamy. Później może się pójdzie. Na razie to jest plan łąki, biogazownia. Biogazowni Gnojowica, dlatego robimy tak, żeby te łąki zaorać i żeby było gdzie tą gnojowicę wywozić. Później jak się trochę dorobimy, to się zrobi pola i się będzie kukurydzy tam siało na kiszonkę. Mam plan taki fajny na żeby w czterech zagrać. Trzech odwożących, jeden na siczkarni. Ja nie mam uprawnień, nie mam prawa, ja nie nic. Nie, jednak z tamtej łąki było tylko trzy przyczepy, nie całe nawet. Bo teraz jak dowiozłeś jedną z tej, co dzisiaj skosiliśmy, to właśnie jest 120 parę. I nie, coś tam to... wysypane poza. Gdzie trzeba później przyjechać. Rojemy w czwartek, a w piątek znowu kulik? Bo ile będzie śnieg? Tylko mnie jedno boli. Co? Że ktoś rozbił szybę w dojczwarze. A czemu? Co, chcieli dojczwarem? No, hobby, kurwa. Ja bym współczuł tym, co by byli na tyle, nie? No. Jakbym telefon jakiegoś joba po dzisiejszym dniu dostał. Czemu kto za tyłu jedzie? Co? Został! Co ty powiedziałeś? Co do tyłu jedzie? On sam do tyłu jedzie. Ale że fend? No. Na górce stoisz czy co? Właśnie od teraz przejechałem przez górkę. What? Kurwa. O, tak magicznym sposobem znalazłem się znowu na początku pola. Ok, jak chcesz. Te resztki pozbieram sobie później. Nazbieramy jeszcze jedną przyczepę i zakończymy odcinek na bagazowni. O ile tutaj jeszcze będzie jedna przyczepa, ale powinna być. Myślę, że nawet jeszcze nie zmieszczę. 18% z jednego przejazdu. Tylko teraz coraz krótsze są. Wiem, jaką robotę mogłem ci dać, bo zapomniałem przed odcinkiem zrobić czegoś. A teraz co? To już ci udowolaj. Pinki są w jednym miejscu do wyróżnięcia po drzewach. Tutaj w tym rogu, co teraz ja jeżdżę. To zostały pinki, bo wycięto te kilka drzew, co jeszcze jest na tym landzie. No kurwa, jakie dźwięki gorące. Tutaj przy domku i tej wiatce, tej już trochę rozwalonej, też wycięto trochę tych drzew i tyle drzew, co jest, to już chcę zostawić,
No chyba, że będzie zmieniana wiata, to wtedy i będzie ona większa, to wtedy najwyżej się wytnie trochę tych drzew. Bo będę na pewno chciał tą wiatę wymienić, bo ona później nie będzie pasować tutaj na tą gospodarkę. Ładnie tam idzie. Bo mi tylko tak ładnie idzie. Ok. No nie, tak mało. Tutaj może jak przyjadę i te resztki pozbieram, to będzie z 3000 litrów. No ale no trudno. Byś chciał orać w następnym odcinku też? Nie, zobaczymy, co będę robił. Ok. Dobranoc. Kurwa. Nie lubię, jak się zawsze kąpi i się wam. Jak co? Nie lubię, jak się zawsze kąpi i się wam. Bo mi się łzy potem nagromadzają w oczkach i nic nie widzę. Ja zawsze tego nie lubię. W zależności jak się wam. Nie w zależności od jakiej sytuacji nawet. Czy się zawsze kąpię, czy jadę na drodze, czy... Czy nie śpię 3 dni z rzędu i wożę zboże? Przecież 200 na start. Wpierdolisz 200, nawet nie już kiedy uśniesz. Kiedy? Jak wozi zboże. Ty i nie śpisz 3 dni, wiesz sobie pewno 200 i nawet nie wiesz kiedy zaśnie. A się obudzisz wypoczęty. No ale jak czy było cały czas wozić, no to... To podczas drogi. Co za problem? No, byś się obudził na miejscu. Zasnąć. Tak? Tam, pierdolisz głupoty. No, 180 to troszkę będzie do sprzedania. Także co? W tym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że się spodobał. Na pewno odcinek... Sam początek odcinka był śmieszny, ciekawy i w ogóle. Myślę, że nowy ciągnik coś się spodobał. Oby takich więcej ciągników tutaj będzie na pewno. Myślę, że jeden jeszcze taki podobny będzie. Drugi. No ale co? Co będzie, to będzie. Ja zapraszam na następne odcinki. No i co? Na razie. Cześć. Do widzenia, dobranoc.